11 konkurencji czekało na uczestników czarnoprochowego turnieju niepodległościowego, który odbył się w sobotę na Strzelnicy Miejskiej. Zawodnicy brali udział w 11 różnych konkurencjach, wystartowały w nich 42 osoby. Zawody z broni historycznej, głównie z replik tej broni, to znaczy z karabinów, jak to się mówi kolokwialnie, czarnoprochowych, czyli takich ładowanych jeszcze starą metodą, to znaczy odprzodowych, gdzie pocisk wkłada się od przodu lufy, a nie stosuje się amunicji scalonej. Zawody są rozgrywane w 11 konkurencjach. Nie będę tłumaczył może szczegółów, ale każda dotyczy innego rodzaju broni. Jest to broń wojskowa, broń cywilna, broń krótka i długa. Zawody miały charakter międzynarodowy. Oprócz strzelców z całej Polski przybyło 3 zawodników z Czech. To są pasjonaci, jak można było tutaj zauważyć. Wiele osób nawet ubiera się w stroje historyczne wraz z bronią. Przybywają do nas Jankesi, przybywają Konfederaci, a także powstańcy styczniowi. Przy okazji zawodów swoją kolekcję oryginalnej, zabytkowej broni palnej i białej zaprezentował znany w tym środowisku kolekcjoner i znawca dawnej broni, a przy tym strzelec Wojciech Jasiok z Cieszyna. Broń tego typu nie jest bronią tak łatwą w obsłudze jak współczesna broń. Trzeba troszeczkę mieć zapału, żeby ją obsługiwać, żeby ją potem czyścić, bo to nie jest takie łatwe jak w przypadku broni współczesnej. Procedura jest trochę bardziej skomplikowana jak w broni współczesnej. W broni współczesnej, prawda, mamy nabój, który ładujemy do komory i mamy gotową broń do strzału. Natomiast tutaj mamy karabin, który musimy najpierw załadować ładunkiem miotającym, czyli prochem czarnym. Potem wkładamy, w zależności od tego, jaki to jest rodzaj broni, od razu pocisk albo ewentualnie jeszcze przybitkę i potem dopiero pocisk. Taka broń jeszcze jest gotowa do strzału, dopiero następnie na tak zwany kominek, czyli miejsce przy zamku, wkładamy kapiszon, odciągamy kurek i dopiero strzelamy. Puchar prezydenta miasta Jaworzna dla najlepszego strzelca zawodów z broni długiej otrzymał Adam Herman. Puchar prezydenta dla najlepszego strzelca zawodów z broni krótkiej otrzymał Marek Pyszny. Pełne wyniki zawodów są dostępne na portalu jaw.pl.